Problemy kadrowe oraz niskie płace spowodowały, że pod koniec ubiegłego roku 31 lekarzy z ostrowieckiego szpitala wypowiedziało klauzulę opt-out. Nowy stan rzeczy zaczął obowiązywać od początku 2018 roku. W związku z tym w styczniu pojawił się problem z obsadzeniem dyżurów do końca miesiąca, szczególnie na 6 oddziałach – kardiologii, ginekologii i położnictwie, pulmonologii, chirurgii, neonatologii i neurologii. Dyrekcja szpitala zapewnia, że do 15 stycznia, a na niektórych oddziałach do 20 stycznia, grafik jest zabezpieczony. Teraz prowadzone są rozmowy z lekarzami. Ostatnie odbyły się wczoraj. Negocjacje nie przyniosły żadnych rozwiązań, ponieważ jedynym oczekiwaniem lekarzy było nawet dwukrotne podniesienie wynagrodzenia. Medycy chcą zarabiać 10 tysięcy złotych. W dniu wczorajszym zostało odbyte kolejne spotkanie z grupą lekarską. Rozmawialiśmy dość długo, mogę twierdzić. Na chwilę obecną przesunięte zostało spotkanie na dzień 16 stycznia. Wstępnie nie doszło do porozumienia z tego powodu, że jedynym oczekiwaniem, jak i postulatem grupy lekarskiej są finanse, czyli dwukrotny wzrost wynagrodzenia. Na chwilę obecną na sytuację finansową szpitala oczywiście liczymy, przeliczamy, ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie spełnić aż tak wysokich oczekiwań finansowych grupy lekarskiej. Problem z niewystarczającą ilością kadry lekarskiej to problem ogólnopolski. Rafał Lipiec ma nadzieję, że w rozwiązanie trudnej sytuacji polskich szpitali włączy się Ministerstwo Zdrowia. Ja zaproponowałem grupie lekarskiej przeczekanie, że tak powiem kolokwialnie, zobaczymy co się zadzieje odgórnie, prawda? Taki postulat również nie przyjęli. Rozmawialiśmy o postulacie, żeby dopiąć ten grafik dyżurowy chociaż do końca stycznia. Też nie. Grupa lekarska była, powiem, grupą upartą. Jedyne żądania to, tak jak powiedziałem, 10 tysięcy na chwilę obecną na szpital. By to bardzo zaburzyło finanse naszego szpitala. Nie jesteśmy w stanie. Oczywiście rozmawiamy, analizujemy. Sytuacja jest dynamiczna, że spotkanie jest umówione z grupą lekarską na 16 stycznia, co nie znaczy, że w każdej chwili może dojść do takiego spotkania. Tak jak podkreśliłem, sytuacja jest dynamiczna i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. W rozmowach uczestniczył Piotr Karbowniczek, zastępca kierownika na oddziale pulmonologii. W jego ocenie do porozumienia nie doszło, ponieważ dyrekcja nie chce iść na kompromis. Wczoraj rzeczywiście skupiliśmy się na głównym postulacie naszym płacowym. Zaproponowaliśmy ze swojej strony podstawę wynagrodzenia dla lekarza specjalisty wśród osób, które reprezentujemy, czyli wśród osób, które złożyły wypowiedzenia klauzuli opt-out, zaproponowaliśmy rzeczywiście podstawę 10 tysięcy złotych. Jesteśmy skłonni iść na pewne ustępstwa, na kompromisy, ale nie widzieliśmy jakiejś, próby wyjścia nam naprzeciw z jakąś propozycją, kontrpropozycją ze strony dyrekcji, więc rozmowy utknęły. Postulaty płacowe nie są jedynymi, jakie zostały wygłoszone, jednak to one zdominowały wczorajsze spotkanie. Piotr Karbowniczek uważa, że w szpitalu panuje niesprawiedliwość płacowa. Widzimy, że szpital stać na to, żeby niektórym lekarzom już tyle albo nawet więcej płacić. Jesteśmy świadkami tego, że w szpitalu funkcjonują od jakiegoś już dłuższego czasu kominy płacowe, które na początku tego roku zostały, bym powiedział, to zjawisko zostało spotęgowane. I to nas tak naprawdę popycha do takiego postulatu i to powoduje, że obstajemy przy tym postulacie dosyć mocno, ponieważ zaproponowana przez nas stawka nie wzięła się z sufitu, tylko wynika ze stawek, jakie już w naszym szpitalu funkcjonują. Sprowadza się to mniej więcej do tego, że jeden lekarz na takim samym dyżurze z podobnymi kwalifikacjami dostaje na przykład 100 zł za godzinę, a drugi 35, więc po prostu postrzegamy to jako wielką, nieuzasadnioną niesprawiedliwość płacową. Lekarz specjalista w ostrowieckim szpitalu zarabia przeciętnie 5,5 tysiąca złotych.